Była ostatnio hamowa. Coś mi się gra zminimalizowała na chwilę i już jest w porządku. No to żeby srebro jeszcze było. To zróbmy. Ostrożno, teraz trzeba dać. No, są 20 minut jazdy na dystans. No zaraz będę ja chyba na tym miejscu. No, na osobie wyjeżdżają. Będziemy wyjeżdżać po prostu i będziemy się rozwijać, żeby nie szły pod nim. No tam jest 160 już pewnie. No właśnie. Chociaż tyle, no. Może to nie jest 250, ale 160.
Jakieś szczęśliwe, szczęśliwe, tak. Henry Green na noc. Zresztą jak jest stworzony, to prawie w ogóle się nie ruszy. Taka malutka. Jak się zimno, mrużący się tak, nikt nie chce odnieść. Szczerze. Czekaj, nie rozsądzi, chłopie. Mówię często ja nie. Nie wiem, czy to dlatego, że mam 160 jechać, czy co. Nie wiem, czy troszkę mnie niespokoję. Nie wiem, na to, że jadę tutejszy. Ale zapiszemy sobie to. No i po odgody na mięcie jest nieważne. Ja na mięcie jestem z nich. Myślę, że to się tyczy następnego. To się tyczy nie wiadomo którego. A to chyba shifta powinien używać. Kontrol. Kontrol z dat, żeby dziwne rzeczy nie używać. No to shift tam było. No my jedziemy też jakby do tyłu, nie? Nie będziemy opuścić. No, więc brandowy nagle, jak nic. Jak jeszcze mi to... No to opóźnienie. No bo czemu są? No to nie wiem, jakoś ostro powinienem, czy co? I tak nie mogę warki przyspieszyć, bo jest automatycznie ograniczenie włączone. No i teraz tam podjazd pod górę, widzicie? Dosyć strony. Ciekawe, krok najdłuższych prędkości, jeszcze z możliwością zginania się po drodze. Ostre kąty.
Normalnie. Najlepsza lokomotywa do wszystkiego się podaje. Oprócz przetworzenia ładunku. Do przewożenia tych pasażerów to wszędzie się ma. I w górach, i w górach dużej prędkości, i ładnie wszędzie. No jest jeszcze na to czymś hamować. O, coś mu nie podpasowało w moim trybie hamowania. Mocniej, to zawsze będę mi hamował trochę mocniej. Panie, nie odpuszczaj hamy po mojej hamowaniu. Może i o czasie nie dojedziemy, ale będzie chociaż bezpieczny. Dobra, jak będzie pikał, to zaczniemy hamować w pewnym. No, myślimy, że to czerwony sygnał. Ten jest dla nas. I się okazuje, że wcale tak nie jest. Nie w pierwszym członku się drzwi nie otwiera. Ale to blisko początku ostatniej strony, ale nie jest się. W każdym razie. Jakieś osoby zaraz będziemy jechać do ostatniej stacji na dzisiaj. Ostatnia się było Guangzhou. Guangzhou. 8 minut mamy tam. Nie, 6. Trzeba dojechać. 14 kilometrów. I ten ponad 120 mi się nie. Niech nie zostajemy do mnie najgorzej kary na opóźnienie. Prędkość szlakowa cały czas 160. Dobra, ale tu zredukowaliśmy moc, przyspieszamy. No i teraz jest dopiero 160. Teraz można przyspieszać jeszcze z górki na nim. Zupełnie powinien mieć na jakie przyspieszenie. No i ma nie wiadomo na jakie przyspieszenie. Zobaczmy, jeszcze hamować może.
Możesz mnie zaprząc fiszkarami, nie ma maszyny. Już można jechać normalnie, jakiś. Chyba jest inne obciążenie, nie? Jeśli chodzi o wysiadanie i wsiadanie pasażerów, to potem się znacznie wyżej jedzie niż wtedy. Wtedy na prosty jakoś coś dużo mocy musiałem stawiać, teraz na lekkich mocach już ktoś może prędzej dozwolony. Inne rzeczy się nie. Nie, trochę buja, nie? Lekkie turbulencje. Na tej zupełnie też nie ograniczyłem. No ale nie wiadomo, zmierzam nie do pory z takich samych, bo zawsze przyspieszę, będę. Nie wiadomo, co się wydarzyło, nie? No już niedługo będziemy na stacji bezdrowej. Dwie godziny. Co? Zajmą 2 minuty. Chory. Nie, mi się podoba, że ten system bierze pod uwagę spad i wszystko bierze. No, wszystko wie. Nie, na przykład, czy zaraz będę stany zjazd, czy nie wiem, czy będę. Zaciął te cierpy na dodawaniu masy. To z górki. A, jeszcze z górki. Ja po tym dźwięku stwierdziłem, że on po prostu się z mocy wydaje.
Dobra, teraz nakręcona, na pewno jest już czerwony świat. Czemu awaryjny? A nie. Nie, ja sobie nie robisz, co? No teraz rozumiem, dlatego teraz mi trzeba opuścić, nie? Tak właśnie nie wymyślę handlowania awaryjne, kiedy jeszcze się nie wiem. Dobra, wyłącz mi światło, wyłącz mi film. Wyścigliśmy tam ten zerów. Nie szedł na wynik. No dobrze, udało się. Jak mam na dół? No, rozwalę, tyle się sobie. Nie masz. Nie, w takiej sytuacji będziemy kończyć dzisiejszy najmądry odcinek. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć. Pa, pa.